Na Litej Skale niedaleko Opatowa wznosi się tajemnicza wieża zamkowa o średniowiecznym rodowodzie. Baszta stanowi pozostałości dawnego zamku rodu Tudorowskich. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z akt sądowych z 1361 roku. W 1517 roku Jan Tudorowski sprzedał zamek Krzysztofowi Szydłowieckiemu, właścicielowi Opatowa. W połowie XVII wieku wieżę przystosowano do celów obronnych. W jej przyziemiu powstała wówczas strzelnica artyleryjska. Jednak już pod koniec XVII wieku zamek został opuszczony. Kamień z zamku służył miejscowej ludności jako budulec. Do dziś zachowała się jedynie wieża oraz zarys fosy. Prawdopodobnie funkcjonował tu kiedyś zwodzony most. Widoczne są także fragmenty murów przyziemia. Sama baszta jest nietypowa, zbudowana z kamienia na skałach dewońskich, ma około 20 metrów wysokości. W jej wnętrzu zachowały się ślady po belkach drewnianych stropów. Na najwyższych kondygnacjach zachowały się otwory okienne oraz strzelnice. Obecnie ruiny zamku są własnością rzeźbiarza Gustawa Hadyny.